Na początku 2012 roku zaprosiliśmy Was do udziału w konkursie Taniec Rządzi – Dance Dance. Ponad 4000 osób nadesłało filmy ze swoim tańcem. W głosowaniu wzięło udział ponad 19 tysięcy. W marcu ogłosiliśmy zwycięzców. Z Polski Kinga. Zaczęłam tańczyć, gdy miałam około 5 lat. Po prostu usłyszałam muzykę i jako mała dziewczynka zaczęłam się do niej ruszać. I tak jakoś pokochałam taniec. 5 wspaniałych dziewczyn z różnych krajów Europy. W Londynie przygotowaliśmy dla nich fantastyczne atrakcje. Czeka na nie słynny choreograf Jay Revel, który nauczy je specjalnego układu tanecznego. Jay współpracował ze znakomitymi artystami jak Rihanna, Mariah Carey czy Kelly Rowland. Uczyliśmy się układu tanecznego. Najpierw rozpoczęliśmy od refrenu, teraz zaczynamy rozbudowywać całość od początku. A potem opadamy. Właśnie tak. Ale za to po wyczerpującym poranku czas na wycieczkę po Londynie. Dziewczyny są bardzo, bardzo są radosne i są bardzo optymistyczne, podobnie jak ja. I już się zaprzyjaźniłyśmy i naprawdę cieszę się, że akurat one poleciały razem ze mną do Londynu. Przyjechały do Londynu przeżyć największą przygodę życia. Pod okiem sławnego choreografa Jaya Revela będą przygotowywać specjalny układ taneczny. 5, 6, 7, 8 i 1. Jak przytrzymasz tu rękę, to będzie ci łatwiej. Program zajęć jest dość napięty. Owszem, wszystkie dziewczyny pracowały znakomicie, ale mają jeszcze sporo do zrobienia, a czasu zostało bardzo niewiele. Trzymajmy mocno kciuki. Myślę, że jesteśmy gotowe, ale zżera nas lekka trema. Scena gotowa. Chodźcie, chodźcie. Okej. Proszę bardzo. Mimo, że na widowni są rodzice, to trema rośnie. Zwłaszcza przy tylu reflektorach i kamerach. Jay stara się robić wszystko, by dodać im otuchy. Wykonałyście kawał dobrej roboty, naprawdę. Wszystko, czego nauczyłyście się w sali ćwiczeń, musicie pokazać w studio przed kamerami. Dajcie czadu, jesteście gotowe, tak? Jesteście gotowe? Tak. Nie słyszę, gotowe? Tak! Taniec rządzi! Hej, hej! Dobra robota. I tak nasz dzień dobiega końca. Dziewczyny zrobiły absolutną furorę swoim występem. Mimo ogromnej presji i pełnej widowni świetnie sobie poradziły. To było niesamowite. Jestem dumny z tego, co osiągnęły. Jestem pewien, że zawsze będą miło wspominać pobyt w Londynie. Po prostu uwielbiam tańczyć przed kamerą i w światłach i w tym wszystkim.